Po co tu przyszliście? Chcieliśmy zatańczyć, pokazać kulturę polską okolicznym Żydom, którzy tutaj zamieszkują. Również też poznać kulturę żydowską. No właśnie, a co się w Dynowie mówi o Żydach? Bo nie było Żydów, teraz nagle zaczęli przyjeżdżać, prawda? Jak to w Dynowie? Szczerze powiedzcie, jak to wygląda? No, akceptujemy ich, no. Z początku ludzie byli zdziwieni, że po prostu w ogóle ktoś tutaj przyjeżdża, ale z czasem to zaczęliśmy ich poznawać i jest coraz lepiej. Mhm. Jest coraz lepiej. Relacje są, myślę, że dobre. Myślicie, że jakichś kolegów będzie można mieć tu wśród Żydów? Ja mam taką nadzieję. Co tu przyszliście? Co tu dzisiaj było? Co? Święto, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i co, czego żeście się dowiedzieli? Co zobaczyliście dzisiaj? Po co palą te 400 świeczek. A po co palą? Bo w ich świątyni spalili 400 Żydów. A co się w Dynowie mówi o Żydach teraz ostatnio? A nie wiem, nie słyszałem. Trzecia A zostaje. A co trzecia? Już nie wiem, nikomu nie wadzą. Spoko, ziomki, co nie? Dzisiejszy dzień jest niezwykłym dniem w kalendarzu żydowskim. To jest dzień 29 Elul, który wyznacza ostatni dzień roku 5773. Dzisiaj, po zapadnięciu zmroku, po zajściu słońca, rozpocznie się nowy rok, pierwszy dzień miesiąca Tishrei, roku 5774. Shana tova umetuka, tak? Dobrego roku i słodkiego. Tak? I dlatego pewnym symbolicznym pokarmem, który spożywamy na Rosh Hashana, są jabłka maczane w miodzie. Będziecie mieli okazję, tak? Będziecie mieli okazję spróbować. Przez cały okres Rosh Hashana jemy jabłka maczane w miodzie. Również chałę, którą przez cały rok zanurzamy w soli, przez ten okres będziemy zanurzać w miodzie, bo życzymy sobie dobrego i słodkiego roku. I ja wam życzę, według naszego kalendarza, dobrego, słodkiego roku i abyśmy wszyscy byli zapisani na dobry rok. Zakończę swoją wypowiedź modlitwą i chcę, żebyście modlili się ze mną w swoim własnym języku. To nie jest dla mnie łatwe. It's not easy to think how a human being can come and burn a society in a prayer house, in a house of prayer. How is it possible? To nie jest łatwe zrozumieć, jak jeden człowiek, jak człowiek może drugiego człowieka spalić w domu modlitwy, w domu Boga. There is an answer. Jest na to odpowiedź. Those were not humans. To nie byli ludzie. It's impossible. To jest niemożliwe. It's impossible. Any other answer. Rabin Pamp 24 godziny na dobę podtrzymuje światło ognia, światło dusz tych, którzy odeszli. I chciałbym zakończyć błogosławieństwem. Niech Stwórca nam przebaczy, a jednocześnie niech błogosławi nas zdrowiem, dobrobytem i dobrym nowym rokiem. Kiedy zapalicie świece, młodzież, please also make a short prayer. Pomódlcie się wtedy, kiedy będziecie krótką modlitwę, kiedy będziecie zapalać te świece. This is a very holy place. To jest bardzo święte miejsce. And this is very holy souls. I to są bardzo święte dusze. Thank you. Dziękuję.
Dziękuję. Today is a very important day in the Jewish calendar. It is the day when people call each other, call family, call children, call grandchildren, and convey a prayer wishing each other a blessed holiday and a happy and healthy new year. Here in Dinov, I find something unique and original. A small town and such an amount of turnout who came here to participate in today's day festivity, and today's day's prayers, and today's moment of sharing a memory. I believe this is something that in every town where the miseries took place, where the unhelpful, lonely, innocent children, parents, grandparents were annihilated, were made to suffer, and eventually burned. It is not the sorrow part of the moment that I wish to put the weight. It's the fact that one is ready to acknowledge and to express sympathy with those who could not live their life, with those who have no children, grandchildren, or continuation. Rosh Hashanah is a great day in the Torah, and the Torah and the Bible's calendar. It's called Yom Teriyah,
Yom HaZikaron. It deals with two factors, with memory, and it deals with the factual blowing of a horn, blowing of a shofar. It is bringing together the factor of what we were talking about, the factor of the human structure, whereby physical and mental parts are united through the soul. I want to send a message of thanks to the local community and its people. At the same time, it is time that the world would learn to live together, would learn to share their knowledge together, would learn to unify not just the material factors, but also the mental and spiritual factors. Dialogue, sharing of experience, sharing of knowledge is a great human asset. It's hard. There's always the question, who should lead this dialogue? Or who should participate in this dialogue? That's where we may find complications. But if we put these aside, like we have done here today, it is a kind of sample that it can happen everywhere. We are a people. The human is a united mosaic, and every part is as important as the other. No part is more important. Everyone is on an equal level. If we start from that, we will find a way of talking to each other and getting to understand each other. I want to send a message of blessing for the coming new year. There are many people who would like to know more about Judaism. There are many people who would like to find a way to deal with their own inner hurt. The one way to do that is with simcha, with happiness. If you can't smile, then make a smile. The smile will come. I used to say, if you get up in the morning, try to get up with a smile. If not, start singing. Life is here to be lived. If we don't make life, life will make us. Then we are not in charge. Let's do it. Let's commit this coming year to a year of finding conversation, finding togetherness, and finding blessing, because if we don't go for it, it will not come by itself. This is how the Creator created the world, its inhabitants, that if we don't do it, we don't start, it will not happen. We cannot just sit back and wait for it. A happy and healthy and most important, smiling new year. Thank you.